Ochotnicze straże pożarne w całej Polsce otrzymały rządowe wsparcie finansowe na zakup sprzętu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale równie ważne jest to, że Fundusz Sprawiedliwości to są środki pochodzące od przestępców, a nie od podatników, które wracają teraz do ofiar tych przestępstw, by ratować ich życie i zdrowie. Do województwa świętokrzyskiego trafiło 5,5 miliona złotych. W dniach od 19 lutego do 2 marca gminy aplikowały o te środki. Zapotrzebowania składały jednostki ochotniczych straży pożarnych. Później nastąpiło rozstrzygnięcie, a 27 i 28 marca nastąpiło podpisanie umów u pani wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek. Kolejnym etapem będzie zakup tego sprzętu. Fundusze trafią również do jednostek ochotniczych straży pożarnych w powiecie ostrowieckim. Gminy z terenu powiatu ostrowieckiego to na przykład miasto i gmina Czmielów na cele związane z wsparciem w sprzęt, który ma służyć zwalczaniu takich sytuacji kryzysowych komunikacyjnych, skierowano 78 903 zł. Jeśli chodzi o Kunów, 32 868 zł. Jeśli chodzi o Waśniów, 26 943 zł. Jeśli chodzi o gminę Bałtów i tam znajdujące się jednostki ochotniczych straży pożarnych, to tam skierowano 67 155 zł. I jeśli chodzi o gminę Bodzechów, jest to kwota 70 tysięcy zł. W sumie około 280 tysięcy trafi do jednostek w powiecie. Strażacy niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To są spore środki, jeżeli mówimy o powiecie ostrowieckim. Pozwoli to na zakup 3 zestawów hydraulicznych, narzędzi ratowniczych w tych OSP, w których albo były bardzo słabe już po prostu starszej generacji narzędzia, albo na zakup zupełnie nowych, których jeszcze do tej pory nie było. Dzięki temu we wszystkich OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego takie narzędzia będziemy już posiadać. Na pewno tutaj gminy rozdysponują ten sprzęt mądrze i uda się tutaj poprawić wyposażenie w tym zakresie i szansa na pomoc dla osób poszkodowanych z użyciem tego sprzętu będzie na pewno dużo, dużo większa. Lista potrzeb ochotniczych straży pożarnych, a także państwowych jednostek jest obszerna. Mamy nadzieję na zakup samochodu ratowniczo, lekkiego ratowniczo rozpoznawczego, który jest niezmiernie ważny przy docieraniu do miejsc trudno dostępnych, gdzie czasami trzeba nawet w czasie wichur czy w czasie śnieżyc pomóc tym osobom dotrzeć choćby do karetki pogotowia, gdzie one nie są w stanie dojechać ze względu na swoją konstrukcję, tak, te samochody. I tutaj mam nadzieję, że to się nam uda zrealizować. Chcielibyśmy również tutaj nowocześniejszą łódź pozyskać dla komendy naszej powiatowej w Ostrowcu, żeby no to była taka na miarę XXI wieku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim planuje zakup specjalistycznej drabiny. Jest to jedno z głównych przedsięwzięć w tym roku. Nowy sprzęt do jednostki trafi w sierpniu bieżącego roku.